Ruszyła odbudowa zakładu przyrodoleczniczego w Sztawie Zdroju. Wylano już część betonowych stropów. Jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace związane z odbudową dachu. Wylaliśmy stropy nad tą częścią parterową od strony parku. Teraz trwają końcowe prace nad stropem nad tą częścią od ulicy Narciarskiej. W poniedziałek kolejny fragment obiektu zostanie zabezpieczony i to jest jak gdyby już początek modernizacji, no bo tego stropu betonowego nigdy nie było w zakładzie przyrodoleczniczym. Równolegle trwają prace nad projektem dachu. On troszeczkę będzie zmieniony, nie w swoim kształcie, ale wewnętrzne rozwiązania, czyli świetliki i doświetlenie tego dachu będzie trochę nowocześniejsze, dlatego że w tym nowym obiekcie znajdą się dodatkowe funkcje. Na pewno basen rehabilitacyjny i dlatego potrzebujemy trochę innego doświetlenia obiektu. Prowadzone w tej chwili prace są realizowane za pieniądze pochodzące od ubezpieczyciela. Nowy sposób żywienia zwierząt, strona internetowa ułatwiająca adopcję psów i kotów, nowe godziny otwarcia, objęcie monitoringiem całego obiektu. To tylko niektóre zmiany, które wprowadza nowy kierownik schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu, Michał Niewiadomski. W schronisku przebywa w tej chwili około 70 psów i 14 kotów. Schronisko przyjąłem w stanie dobrym, aczkolwiek z założeniem, że pewne zmiany są konieczne do zrobienia. Jedne wynikały z mojego oglądu sytuacji, inne także jakby ze zgłaszanych problemów. Od 1 sierpnia cały teren schroniska jest objęty monitoringiem. Kamery pracują 24 godziny na dobę. Zmieniamy godziny otwarcia. Chcemy, żeby w tygodniu od poniedziałku do piątku schronisko było czynne do godziny 17:30. Natomiast w weekend od godziny 8 do godziny 16. Jesteśmy po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień na choroby zakaźne. Najpóźniej za półtora miesiąca pracownicy schroniska będą mieli nowy samochód. Jedną ze zmian jest także nowy sposób żywienia podopiecznych schroniska. Zwierzęta są teraz karmione wyłącznie gotową karmą suchą oraz mokrą. Pracownicy schroniska zwracają się do Wałbrzyszan z prośbą o pomoc i dostarczanie karmy dla zwierząt. Przyda się także słoma. Konkursy, zawody i masa różnych imprez dla seniorów już we wrześniu. Wkrótce rozpoczną się piąte wałbrzyskie senioralia. Senioralia rozpoczną się 22 września. Na trochę starszych, ale nadal aktywnych czeka m.in. czwarty marsz seniora Łączymy pokolenia na stulecie odzyskania niepodległości. 23 mamy wystawę Festiwal Pasji i Kreatywności w Starej Kopalni. To jest wystawa wszystkiego, co tylko senior tworzy. Nie ograniczamy i w tym dniu też będzie wybór stylowej seniorki. Senioralia to również sport. Seniorzy powalczą o miejsca na podium. 25-26 mamy zaplanowaną już czwartą olimpiadę sportową seniora, gdzie przez dwa dni seniorzy w 16 konkurencjach będą walczyć o pierwsze, drugie i trzecie miejsce, ale to jest naprawdę świetna zabawa i zachęcamy wszystkich do udziału. Taką główną, nową konkurencją będzie konkurencja speedball. Szczegółowy plan senioraliów już wkrótce na portalu wałbrzych24.com.